moi drodzy. Jesteśmy w Egipcie z moją żoną, w tej sekwencji. Chciałem powiedzieć na temat mojego Egiptu. Ja wielokrotnie, wiele lat temu wyszedłem z mojego Egiptu, kiedy przechodziłem rekolekcję Rea. Tam Bóg przez słowo swoje, przez Bóg przedstawicze powiedział mi, że wyprowadzam się z swojego Egiptu, abyś głosił, abyś się dzielił wiarą. Więc my dzisiaj jesteśmy w Egipcie i chcę powiedzieć wam, że to, co nas prowadza, to jest nas brzeg. Jeśli trwamy w brzegu, to wtedy wchodzimy w działanie złych duchów. Egipt symbolizował kiedyś dla Izraelitów miejsce okultystyczne, demoniczne, gdzie były siły demoniczne tutaj czczone. I jak się wspominałem kiedyś taką książkę Katarzyny Emerick, to ona, że tutaj kiedyś był ponoć, też był kiedyś Hiob. I tutaj był bardzo duży kult, gdzie się składano ofiary z dzieci. W ogóle składano tym bożkom. A nasz Bóg, nasz Jezus wyprowadził nas i ofiarował siebie za nas. I warto, abyśmy byli przy Nim, aby On nas mógł uwolnić z tych rzeczy, które nas zniewalają, które są naszym Egiptem. Abyśmy mogli być wolni, abyśmy mogli być błogosławieństwami Bożymi, abyśmy mogli się cieszyć z własnym życiem, abyśmy mieli siłę nie z siebie, bo jesteśmy słabi, ale z Niego, który jest wszechmocnym Bogiem, który nas podtrzymuje wiecznie. Tutaj jesteśmy w pięknym miejscu. Żona wam za chwilę pokaże piękny basen, który tu jesteśmy, i palmy, jakie oglądamy. Spójrzcie, te rośliny żyją. Dlaczego? Bo słońce je oświeca. A my możemy żyć duchowo i żyć w mocy Pana Boga wtedy, kiedy karmimy się Jezusem, kiedy czerpiemy moc z Boga. Bóg jest nieskończonym, jaśniejszy niż te słońce i oświeca nasze życie. Jeśli my za Nim podążamy, a Jezus jest światłem, który nie zna, jest słońcem, które nigdy nie zachodzi, jest słońcem, które nieustannie wschodzi, więc warto być przy Jezusie. Przy Jezusie, który nas kocha i który nas poszukuje na drogach naszego życia. My będziemy mieli dzisiaj wiele ciekawych rzeczy do opowiedzenia w trakcie bycia w Egipcie. I wierzę, że się na tych filmach ze sobą spotkamy. Niech was Pan Bóg błogosławi i strzeże przez Maryję. Amen. Amen.